Słuchajcie wszyscy, zaraz zaczynamy konkurs. Każdy, kto chce, może wygrać $40 za 20. Waszym zadaniem jest zgadnąć, gdzie jest coś słodkiego. Art, to nie jest oszustwo? No, ta gra jest podejrzana. Wszystkie kubki są takie same. Słuchajcie, to mega fajne, można zarobić dużo pieniędzy. Chodźcie tutaj i spróbujcie zagrać. Możecie wygrać dużo pieniędzy. To bardzo proste. Słuchajcie, zasady są bardzo proste. Teraz tutaj jest ukryty cukierek. Ja go zakryję, a wy płacicie $20 i zgadujecie, gdzie Artem, jest. Artem, ja chcę spróbować. Masz wydać ze stówki? No pewnie. Chodź, Marusia, podejdź. No Artem, pokaż Marusi, gdzie jest coś słodkiego. Dobra Marusia, patrz. Teraz cukierek jest tutaj. Obserwuj uważnie, bo będziesz musiała zgadnąć, gdzie będzie. Wow, Marusia, gratulacje! No, teraz to mogę zagrać za stówkę. No dobra, Marusia, dawaj, dawaj. Zgaduj. No to tak, Marusia, oddajemy ci twoją setkę i dodajemy jeszcze jedną. No, Marusia, chcesz jeszcze raz? Nie, to mi wystarczy, stówka jest okej. O, ja następny. O, dajesz browasty. Pamiętasz, gdzie jest cukierek? Tak, pamiętam. No tak, no to jesteś w plecy 5 dych. Tak, browasty, ale możesz spróbować jeszcze raz. Dawaj tylko 50 rubli. Art, mogę pożyczyć od ciebie, chcę odzyskać pieniądze. Mam mała, ja też chcę zagrać. O, dajesz, Artem. Daj pieniądze. Po 2 dychy. Pamiętasz, gdzie jest cukierek? Tak. Tutaj. O, przegrałeś. Czy jeszcze raz? Patryk, czy ty jesteś normalny? Gigi, pozwól mi zagrać. Nie, chcesz stracić wszystkie pieniądze? Gigi, wygram, wiem, gdzie jest cukierek. Nie, Patryk, nie potrzebujesz takich gier. Lepiej spójrz na mój piękny długopis. To flaming, jest różowy. Lepiej też sobie takiego kup, ale niebieskiego, za pieniążki, które już masz. Gigi, chyba za dużo mnie kontrolujesz. Dajesz, 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 dajesz. Artem, no dalej, zgaduj. No weź, Artem, czas ucieka. Marusia, pożycz. Nie, nie pożyczę. Daj spokój, jak wygram, to dam ci połowę. No dobra, ile? Daj stówkę. Masz, trzymaj. Dobra, chcę zagrać. No Diana, jak długo mamy czekać na ciebie i Janę? Po raz kolejny musiałyśmy rozpocząć trening 30 minut później. Dobra. Leila, co tam się dzieje? Chodźmy zobaczyć. Chodźmy. Nie no, pożyczcie mi jeszcze trochę. Nie mamy. Chłopaki, dajcie mu trochę pieniędzy. Stracił wszystkie moje pieniądze w tej grze. No nie, bo my też nie mamy. Nie no, chłopaki, dajcie mu trochę pieniędzy. On się wam odwdzięczy, kiedy wygra. O, Leila, patrz. Smajlik stracił wszystkie swoje pieniądze w tej grze. Mhm, zadzwońmy do Diany. Halo, Diana, cześć. Podczas gdy ciebie i Jany nie ma tutaj, Smajlik gra sobie w gry i przegrywa. Diana, on gra w gry, chociaż powiedziałaś mu, żeby tego nie robił. A, Diana, on prosi wszystkich o pieniądze, ponieważ już wydał wszystkie swoje własne. Wiesz, Diana, powinnaś go zostawić. O, jesteś w drodze? Dobra, czekamy na ciebie. No dobra, a może zagram o mój telefon? No jasne, że tak. Wiesz, gdzie jest cukierek? Tak. O, zabieramy twój telefon. No dobra, Smajlik przegrany. Kto następny? Nie. Proszę, muszę odzyskać telefon. Dobra, zagramy na kolejnej przerwie. Smajlik, nie martw się, odzyskamy twój telefon. Jak mam go odzyskać? Muszę zadzwonić do Diany. Wymyślimy coś na przerwie, chodź na trening. Artem, wpadliśmy na fajny pomysł. Julie, to ja wpadłem, a nie my. O, Artem, ja też ci pomagam, chodźmy. Kurde, czemu w ogóle zacząłem? Stop, i co, Smajlik, zagrałeś sobie w grę? Chociaż Diana zabroniła ci grać w tą grę. Ty liderki, pilnujcie swojego nosa. No bo myślałem, że zgadnę, gdzie jest cukierek. No i co, zgadłeś? Tak, Smajlik, jesteś taki trudny. Zostawcie go, sam sobie pogada z Dianą. Szpiegujecie nas? Koniec z wami. Wiesz co, Leila? Moim zdaniem Diana musi zerwać ze Smajlikiem. Nat, Diana go nigdy nie zostawi. Oni się kochają. Jak to kochają? Diana może kocha Smajlika, ale on jej nie.
Cześć dziewczyny, a niech to, szukałyśmy taksówki przez 2 godziny. Szukałyśmy przez 2 godziny i czekałyśmy godzinę. A niech to dziewczyny, jesteście spóźnione kolejny dzień z rzędu. Tak, spóźniłyście się 3. dzień, przestańcie spędzać 3 godziny na makijażu. Tak dziewczyny, musicie się zmienić, bo już czuję, że tracę formę. Dziewczyny, nie martwcie się, kapitan Lady Diana pomoże wam w tym, chodźcie. No jasne. Mam już dość tej przyjaźni Jany i Diany. Ciągle zapominają o naszych treningach. Słuchaj, Diana, nadszedł czas, aby Layla i Nat się zamknęły. Pozwalają sobie na zbyt wiele. To ty jesteś kapitanem, a nie one. Jana, wiesz, że mają rację. Spóźniłyśmy się 3 dni z rzędu. Następnym razem musimy być bardziej zorganizowane. Tak, Diana, przebierzmy się szybko. Dziewczyny, długo jeszcze? Momencik, przebieramy się. Pospieszcie się, prosimy. A niech to będą się przebierać przez kolejne 3 godziny. Naprawdę mam już ich dość. Dziewczyny, mamy problem. I to poważny problem. Kiedy się przebierałam, biustonosz wpadł mi do toalety. I co? No jak to co? Jak mogę tak trenować? O, tak, Diana. A teraz idziesz go założyć, a my idziemy w końcu na trening. No dobra. Dobra, Diana, szybko. Layla, widziałaś? Diana nosi push-upy. Tak. Jestem w szoku, Smajlik nawet przegrał telefon. Marusia, to tylko gra. Smajlik spróbował i przegrał. Smajlik jest taki pechowy, Diana powinna z nim zerwać. Rany, powinienem był zagrać i wygrałbym wszystko. Patryk, jesteś szalony? Czy nie widzisz, jak wszyscy mówią, że Smajlik jest słaby, że przegrał? Czy chcesz, żeby tak mówili o tobie? No weź przestań, przegrał to przegrał, no ale to w końcu tylko gra. Najważniejsze jest to, że wszyscy się dobrze bawią. No, taka zabawa, Smajlik mi wisi 200 rubli. I on ci ich nie odda, Marusia. Ale lipa, jak ja mam niby chodzić z mokrym biustonoszem? Diana, nie martw się, potrenujemy i wszystko wyschnie. Chodźmy, trening się zaraz kończy. Tak, chodźmy, trening się kończy za 25 minut. Dziewczyny, pospieszmy się. Kev, jestem zdziwiony, że Smajlik jest taki głupi. Wszyscy wiedzą, że taki jest w końcu. A Diana wierzy w to, co on mówi. Ja też jestem w szoku, wydał całą swoją kasę i jeszcze przegrał telefon. A Kev, czuję, że Diana w końcu będzie moja. Nie wytrzyma tego długo. Tak, Smajlik zaczął pokazywać swoją prawdziwą twarz. Nie martw się, Kev. Niedługo Smajlik będzie płakał takimi wielkimi łzami. Lima, mówiłem ci, że czas pokaże, kto jest kim. Tak, to już widać na pierwszy rzut oka. Dobra, uspokój się, nie bądź taki nerwany. Dziewczyny, to trochę dziwne, nie czuję się dobrze w tym biustonoszu. Hej, Diana! Cześć, Dima. Jak tam? Niezbyt dobrze, a ty? Słuchaj, braciszku, posuń się, idziemy na trening. Tak, chłopaki, to zły czas, my już jesteśmy spóźnione na trening. Dima, to nieodpowiedni moment, żeby podrywać Dianę. Nasz trening kończy się za 25 minut. Cheerleaderki, nie mówię do was. Diana, pójdziemy razem do kina? Diana, powiedz tak, jeszcze nie jest za późno. Jeszcze pytam, ale mogę zmienić zdanie. A niech to, Dima, przestań się narzucać. Posuńcie się, idziemy na trening. Diana, pomyśl o tym. Kev, widziałeś? Diana nie ma nic przeciwko, żeby ze mną iść. Dima, mówiłem ci, że w końcu się zgodzi. Dobra, dziewczyny, zacznijmy w końcu trenować. Tak, dziewczyny? Co, Diana, zacznijmy trening. Dziwne. Telefon Smajlika jest wyłączony. Layla, Nat, czy może widziałyście go dzisiaj? No weź, Diana, już ci to mówiłam. Kiedy do ciebie zadzwoniłam, powiedziałam ci, że Smajlik wydał wszystkie swoje pieniądze na grę. Telefon też przegrał. I teraz Diana nie odbierze go przez dłuższy czas. No weź, Diana, czy naprawdę nie masz już tego dosyć? Dziewczyny, przestańcie mówić o Smajliku w ten sposób. To mój chłopak. Wiecie, że jesteśmy w sobie zakochani. To co, jeżeli się nie rozstaniemy, to nie będziemy już przyjaciółkami? No weź, Diana, ja na twoim miejscu pomyślałabym o Dimie. Zgadzam się z Laylą. On nie robi żadnych problemów. Co, dziewczyny? Dima nie jest taki fajny. Spotykał się z Kitty i wszystkimi przyjaciółkami Diany. To Lovelas. Nat i Layla, słuchajcie mnie uważnie. Przestańcie mówić o moim Smajliku, dobrze? To ja sama decyduję o tym, z kim się spotykam. Dobra, Diana. Tak, zaczynajmy trening. Dziewczyny, naprawdę nie potrzebuję waszych rad. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stary, co powiem Dianie? Ona mnie zabije. Ona jako jedyna jest w stanie ci pomóc. Powiem mi, żebym ją zostawił w spokoju. Powie, tylko powiedz jej prawdę. Zawsze ją wpędzam w kłopoty. Raz, dwa, trzy. Cześć, dziewczyny. O, browaste, cześć. Smajlik, wyjaśnij mi, dlaczego nie można się do ciebie dodzwonić. Diana, mogę cię prosić na słowo? Jasne, można.
No i jak zwykle, przyszli koszykarze i trening się skończył. Aha, wiesz co, Layla? Nadszedł czas, aby Diana zobaczyła jego prawdziwą twarz. Tak, bo ten smajlik zaczyna mnie irytować. Smajlik, gdzie ty byłeś i dlaczego twój telefon jest wyłączony? Diana nie zasługuje na ciebie, jestem straszny. Smajlik, co się stało? Zagrałem w tą grę w kubki i przegrałem pieniądze, a potem postanowiłem się odegrać i przegrałem telefon. Smajlik, o jakich kubkach mówisz? Tych zielonych? Mówiłam ci, żebyś nie grał. Diana, tylko nie krzycz na mnie. Wiem, że zrobiłem źle i teraz to już nie ma znaczenia. Pożyczysz mi trochę pieniędzy, żebym się odegrał? Poczekaj, Smajlik, to gdzie jest teraz twój telefon? No, Artem go ma. U którego Artema? Ten z 9A. Jestem w szoku, Smajlik. Artem z 9A jest osobą, która zabrała twój telefon? No tak, tak. Dobra, Smajlik, chodźmy go znaleźć, a potem odzyskam twój telefon. Nie odda go, chyba że dam mu pieniądze. Ach, nie odda. To się jeszcze okaże. Chodźmy. Diana, gdzie idziesz? Muszę odzyskać telefon Smajlika. Przegrał go w tej głupiej grze. A niech to, Browasty, a ty grałeś w tą grę? Nie jestem taki. Dobrze, Browasty. Dobra, dziewczyny, niedługo wrócę. Nie zamierzam się już przyjaźnić z Dianą. Ja też, Layla. Ma w głowie tylko Smajlika. To co, idziecie znowu zagrać? Kto pierwszy? Ja! Wszyscy przestańcie, nikt nie będzie grał w tą grę. Tak, słuchajcie, Diana? Tak, Artem, przyznawaj się, gdzie telefon Smajlika? Tak, panie Kucyk, gdzie telefon? Posłuchaj, Diana, nikt nie zmuszał Smajlika, żeby oddał nam swój telefon. To była jego własna decyzja. Tak, Diana, lepiej powiedz Smajlikowi, żeby już więcej nie grał w grę w kubki. Tak w sumie, Diana, to lepiej zostaw Smajlika. Nie możesz na nim polegać. Ja mogę polegać na Patryku. Robi to, o co go proszę. Słuchaj, Artem, daję ci 3 sekundy na oddanie mojemu chłopakowi jego telefonu. Albo idę prosto do dyrektora i mówię mu, że grasz w tą grę w szkole. Wiesz, że nie będzie zadowolony. A nie ma sprawy, tylko Smajlik niech mi odda pieniądze, zgoda? Właściwie to wina Smajlika. Na mnie nie można polegać, oddawaj telefon. No już, oddaj mu ten telefon. Tak, nawet nie mogę zadzwonić do ukochanej przez to. Dokładnie, ja też nie mogę do niego zadzwonić i to przez ciebie. Dobra, zamknijcie się. Artem, oddaj mu telefon, a on nigdy więcej nie będzie z nami grał. W porządku, Julie. Masz. Smajlik, masz. I nie graj już w tą grę. Artem też nie powinien grać. Inaczej powiem dyrektorowi. Wiecie, jaki jest surowy? Czy nie wiecie, że to podstawa, aby wydalić was z tej szkoły? Chodźmy. Słuchaj, Diana, nie strasz mnie tutaj. Tak, to była wina Smajlika. Tak, Diana, i uważamy, że powinnaś zostawić go. Rany, Diana! Widziałaś, jak ci zazdroszczą z mojego powodu? Co? Smajlik? Nie ma już nikogo, kto by mi zazdrościł. Ostatnio sprawiasz tak wiele problemów. Przepraszam. No dobra,